Kiedy mówić Guten Morgen, a kiedy Guten Tag, czyli powitanie po niemiecku? Witając się z ludźmi między godziną 10 a 11, wiele osób wpada w zakłopotanie, ponieważ nie ma ściśle określonej reguły, do której godziny mówić Guten Morgen, a do której Guten Tag. Jak więc witać się w Niemczech, by uniknąć poczucia zakłopotania? Przywitanie to uniwersalny zwyczaj, który jest obecny w niemal każdej kulturze na świecie. Jest ważne, ponieważ pozwala na nawiązanie pozytywnej relacji z drugą osobą, a także wyraża szacunek i uprzejmość. W Niemczech najczęściej stosowanym słówkiem przy powitaniu jest hallo. Jednak w sytuacjach bardziej oficjalnych używa się zwrotów Guten Morgen lub Guten Tag. Przy powitaniu warto zwrócić uwagę na to, kiedy dana osoba prawdopodobnie wstała lub zaczęła pracę. Dla osób wcześnie wstających, np. rzemieślników, piekarzy czy pracowników gabinetu lekarskiego, dzień zaczyna się bardzo wcześnie. Dlatego w takich przypadkach już od godziny 10, 10.30 można życzyć dobrego dnia, używając zwrotu Guten Tag. Osoby, które nie wstają wcześnie lub nie zaczynają pracy do godziny 10, często witają się ze sobą używając Guten Morgen, ponieważ jest to powszechna forma powitania stosowana zazwyczaj do południa. Podobnie jak w przypadku używania pozdrowienia dzień dobry, nie ma żelaznej reguły dla dobrego wieczoru, czyli Guten Abend. Jednak większość Niemców używa tego zwrotu po zmroku lub od godziny 18. Dobranoc, czyli Gute Nacht, życzy się zazwyczaj dopiero po godzinie 22 lub gdy robi się ciemno. Jeśli chcesz uniknąć pomyłek, możesz po prostu powiedzieć Ich grüße Sie. Pozdrawiam. Zwrot ten jest szczególnie powszechny w południowych Niemczech i stosuje się go niezależnie od pory dnia. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.